Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest organizacja, w której nie da się zrobić nic bez zgody Chin. Ja świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy, Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni i go wie co jeszcze. I gdzie jest Bóg? Czemu na to wszystko pozwala? Mógłby mi parę rzeczy wyjaśnić. Kościół się wali, kardynałowie pedofile, ale jazda. Dobra, spać. Jutro znowu do roboty. Okej, okay, jeszcze chwila na YouTubie. O, ten. Jak on ma? Pastor? Hejtują typa po całości. Ciekawe czemu. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Naszym największym atutem jest słowo Boga. Dzięki niemu możemy połapać się w tym, co się dzieje. Mm-hmm. Dziś jest jeszcze czas łaski, kiedy możesz otrzymać od Jezusa zbawienie za darmo, w prezencie. Wystarczy, że o nie poprosisz. Tak. No. Ale Księga Apokalipsy opisuje, co czeka ludzkość w przyszłości. Mm-hmm. W czasie Apokalipsy zbawienie nie będzie już prezentem, który teraz jeszcze możesz przyjąć od Jezusa, ale będziesz musiał przeżyć horror. To będzie czas, kiedy Bóg wycofa się i pozwoli szatanowi na kilka lat zaprowadzić swoje porządki na ziemi. Czyli jedna światowa religia i jeden rząd światowy. Ja pierdolę, znowu się spóźnię. Kurwa, jeszcze te rurki. Co jest? Rusy napadli na Polskę? Czy jak? Po co oni pokazują prawą rękę przed wejściem? A to? Marsz Narodowców? Czy parada LGBT? Wszędzie kamery i drony, a ludzie wyglądają jak w transie. Wirtualna rzeczywistość, stwórz swoje życie od nowa. Dziś w TV Peace będziemy wspominać wydarzenia sprzed paru lat. Powstanie globalnego rządu, jednej światowej religii, ale najpierw... Jedna religia? Gdzieś to już słyszałem. ...wprowadził nowy, światowy porządek! Podziękujmy naszemu Mesjaszowi, naszemu Mahdiemu! Jest! Jest! Nasz Kalkin jest już z nami! Chwalmy go! Chwalmy go! Wszyscy pamiętamy tajemnicze zniknięcie milionów ludzi na Ziemi. Wywołało to ogromną panikę i wielki chaos na całym świecie. Wojny. Ogromne zniszczenia. Upadek największych potęg. Pamiętamy także hiperinflację i falę głodu. Niespotykane nigdy wcześniej choroby. Okej, okay, przyjąłem. Gdzie twoje znamie? Co? Cel sparaliżowany! Skuć go! Jesteś aresztowany za złamanie ustawy 666!
Widzę, że nie masz znamienia. Jesteś jednym z nas? Nie wiem. Co tu się dzieje? Nic nie rozumiem. Posłuchaj mnie. Najważniejsze jest, byś nie przyjął znaku przywódcy rządu światowego. Bez względu na wszystko, cokolwiek by się nie działo. Nawet jeśli będą chcieli cię zabić. Zabić? Ale za co? O czym ty mówisz? Milcz, ekstremisto! Czytałeś kiedyś Apokalipsę? Ostatnią księgę Biblii? To dzieje się teraz. Trwa polowanie na tych, którzy nie chcą się dać oznaczyć rządowi. To co możemy zrobić? Będą chcieli cię zmusić do przyjęcia znaku, ale nie możesz się na to zgodzić. Jeżeli to zrobisz, czeka cię piekło, a tam wieczne tortury. Ale wciąż możesz znaleźć się w niebie. Musisz zaufać Jezusowi i nie przyjąć znamienia szefa rządu, antychrysta. Oni cię za to zabiją. Nie. Ale śmierć tu na ziemi to tylko początek nowego życia. Zamknąć się! Jeszcze słowa, skończę z wami tu na miejscu. Więzień numer 1633. Dziś wasz proces. Wyłazić. Gdzie ją zabieracie? Nie przejmuj się mną! Pamiętaj, nie przyjmuj znaku! Zaufaj Jezusowi, tylko w nim! Co wy zrobiliście, bandyci? Nie twój zasrany interes. Szykuj się, jesteś następny. Czy oskarżony wyraża zgodę na przyjęcie znaku naszego pana? Nie chcę żadnego znakowania. Nie jestem krową, żebyście mnie kolczykowali. Za bluźnierstwo pierwszego stopnia skazuję cię na dekapitację. A co? Co ty mówisz w ogóle? Jesteś zakałą naszego społeczeństwa. Wyprowadzić! Dlaczego on jest cały zakrwawiony? Nie możemy pozwolić na zmarnowanie tylu organów. Zapraszamy Państwa ponownie na transmisję z egzekucji wrogów ludzkości. Nasz niezawodny system bezpieczeństwa skutecznie usuwa element wywrotowy. Podziękujmy naszemu wspaniałemu przywódcy. Za nasz nowy globalny porządek! Za nasz nowy, wspaniały świat! Nie, zaraz! Zostawcie mnie! Nie! Pamiętajcie, eliminacja tych ekstremistów przyspiesza naszą ewolucję i wzmacnia naszą jedność. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie już za tydzień. To był tylko zły sen. Właśnie dlatego, że z naszej świadomości wyrzucono Boga, a w to miejsce wprowadzono teorię ewolucji i świetlaną przyszłość, którą sami sobie zbudujemy. Powstały obozy koncentracyjne, Auschwitz, powstały gułagi. Dopóki nie wrócimy do Boga Biblii jako do centrum naszego życia, centrum świata... Może jednak warto tego posłuchać? Wciąż grozi nam powtórka z historii, tylko na jeszcze większą skalę.
Drodzy Państwo, mieliście okazję zobaczyć naszą najnowszą produkcję filmową Czas Apokalipsy na podstawie komiksu Andrzeja Patalona, niebawem na naszym kanale YouTube i Facebook. A dzisiaj porozmawiamy o wojnie z USA. Niestety po wojnie ze Szwecją Krystyna Pawłowicz idzie na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę Pana, tak w ogóle to w jakim charakterze zabiera Pan tu, u nas w Polsce, głos w sprawach mediów dla Polaków? Jakim tytułem wtrąca się Pan w te sprawy? A odpowiedziała Krystyna Pawłowicz, pełniącemu obowiązki szefa ambasady USA w Polsce. Big Silly wyraził zaniepokojenie projektem zmian w ustawie medialnej zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Ta ustawa de facto zabrania działania w Polsce telewizji TVN, która jest w posiadaniu Amerykanów. Dlaczego PiS walczy ze Stanami Zjednoczonymi i jakie to będzie mieć konsekwencje? O tym porozmawiamy w pierwszej części programu, a w drugiej części poseł Andrzej Sośnierz, Polskie Sprawy o nowej partii. To jest program Idź Pod Prąd. Na żywo Eunika Chojecka. Zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie. Witam Ciebie, witam Państwa. Pastorze, tak w skrócie, na czym polega ta zmiana ustawy medialnej autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości? No, chodzi o to, żeby, jak wcześniej powiedział pan premier Morawiecki, żadni Arabowie, żadni Chińczycy, ani żadni Rosjanie nie weszli do Polski na rynek medialny. Oczywiście, że tam Niemcy cały czas na rynku medialnym w Polsce robią co chcą, to zobaczcie, Morawiecki nic nie powiedział. No patrzcie, jak te miliony zarobione dzięki Angeli Merkel, jak to zobowiązują i jak tak człowiek później ładnie mówi w tych telewizorniach, no to oczywiście żart. A teraz tak na serio. Prawo i Sprawiedliwość chce mieć totalną kontrolę nad umysłami Polaków. Wczoraj Cezary przygotował taki bardzo fajny mem. Przychodzi Kurski do Kaczyńskiego i mówi, nie chcą oglądać TVPiS, nie? Czy tej naszej propagandówki, nie? No to Kaczyński odpowiada, no to im wyłączymy TVN. No to jest bardzo, bardzo dobra puenta. Zarek Kusowicz, Wiadomości Idź Pod Prąd, polecamy ten program. Rzeczywiście... Bardzo dobra puenta tego, o co w tym wszystkim chodzi. Do tego nakłada się drugi poziom, bo pierwsza to jest totalna kontrola, nie? Czyli wykupienie tego tam Polska Press i zniszczenie telewizji Idź Pod Prąd. To już od mniej więcej 2018 roku różne operacyjne działania, teraz prokuratorsko-sądowe działania, żeby nas zniszczyć i uciszyć. No tutaj teraz wchodzi na scenę atak na TVN. Najpierw odwlekanie koncesji, a teraz nocna, bo zobaczcie, pisowcy jak robią coś takiego, co wiedzą, że się chyba Bogu nie podoba, to po nocy myślą, że wtedy w nocy Bóg nie zauważy. Przynajmniej ten ich Bóg. No taka wizja Boga, no to i taka partia, ja ich nazywam Kato Komuna i też po nocach oni tam różne rzeczy procedują. Chodzi o to, żeby albo
Amerykanie musieli sprzedać PiS-owi, no bo to na pewno Obajtek, Orlen, coś takiego tam będzie, kupi te udziały amerykańskie, no albo nie dostaną koncesji i będzie zakaz nadawania, nie? Tak czy siak, no to, że tak powiem, Kaczyński uzyska kontrolę nad TVN. Ciekawe, że tutaj moim zdaniem dość brzydko zachowuje się Polsat, bo zamiast bronić, to bronić TVN-u i konkurencji, bo to przecież no, na wszystkich uderza, no to Polsat tam udziela głosu stronie rządowej i tak jakoś nie słyszałem protestów ze strony akurat Polsatu. No, bo to druga taka, wiecie, konkurencyjna telewizja. O Tadeuszu Rydzyku to już tam nie będę w ogóle mówił w tym temacie. W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, bzdur, ale dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, nie znają sprawy, wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Chodzi o to... Ja się tylko pytam, czym są lepsi Niemcy od Amerykanów? I nie mam na razie żadnej sensownej, od żadnego pisowca nie dostałem żadnej sensownej odpowiedzi. Czyli Niemcy mogą kontrolować media w Polsce, a Amerykanie nie mogą mieć stacji telewizyjnej w Polsce. Czym są gorsi Amerykanie od Niemców? TVN24, tak jak mówiłeś, wciąż czeka na koncesję rządową. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o drugim... Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Drugim dnie tej sprawy, bo powiedziałem tylko o tym żądaniu Kaczyńskiego, żeby totalitarnie media kontrolować, żeby tu nie było niczego, jak mówił niedoszły kandydat na prezydenta Białego Stoku. No to zobaczcie, wtedyśmy się śmiali, a teraz drugi to realizuje. Także tu się, zobaczcie, to nie trzeba było się śmiać. Tutaj trzeba było poważnie pomyśleć i zobaczyć, że taki jest plan Jarka. No. Drugi poziom to jest ta taka jakaś skrywana, ale od czasu do czasu wychodząca nienawiść katolików, takich tych, tego establishmentu katolickiego, tych związanych z Prawem i Sprawiedliwością katolików, no bo tam jakichś innych katolików to nie, ale tych związanych z taką tą opcją Bogu Ojczyźnianą, jakaś nienawiść do Stanów Zjednoczonych. Tu można by się zastanawiać, czym ona jest spowodowana. Masz jakiś pomysł? Znaczy na początku chciałam przeczytać ten tweet pełniącego obowiązki szefa ambasady USA w Polsce. Pan Bixeliu napisał: USA z rosnącym niepokojem obserwują procedurę związaną z koncesją TVN oraz nowy projekt zmian ustawy medialnej. TVN od ponad 20 lat jest istotną częścią polskiego krajobrazu medialnego. Wolna prasa ma kluczowe znaczenie dla demokracji i do tego tweeta odniosła się właśnie profesor Pawłowicz, no, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i odpowiedziała... Miłośniczka sałatek też różnego rodzaju. Nie, no, ale no, to różne nie mówmy takich ona... no, niemerytorycznych nie, rzeczy. No, no zaraz, ta odpowiedź pani Pawłowicz to przecież jest w formie zemsty za potop szwedzki, czyli to jest też w formie kabaretu politycznego. No niestety pisowska inteligencja, no to tylko tam ich mogę zakwalifikować. Kabaret polityczny. Rzeczywiście. Pani Pawłowicz przed meczem Polski ze Szwecją na Euro 2020 napisała tweet: Szwedzi przed meczem zwróćcie Polsce zrabowane i wywożone flotylami w czasie potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, pamiątki i skarby, które przetrzymujecie. I no zobacz, a jakoś tak o reparacjach ze strony potomków Hitlera to nic nie ma. No, ale to był akurat mecz ze Szwecją, a nie z Niemcami. Później mówiła, że to był tweet taki humorystyczny i tak dalej, no ale już w Szwecji było oburzenie na ten temat. Czy słuszne, no to możemy się zastanawiać, ale rzeczywiście Krystyna Pawłowicz napisze takie dziwne tweety. Później jeszcze zacytujemy następny tweet pani Pawłowicz. I właśnie ja tu zadałem pytanie, dlaczego u niej tak dziwnie, bo tak, jest to osoba o dość dużej wiedzy. Nie? Tam na pewno z nauczycielem akademickim, mówienie, profesorem. Mówienie, wiecie, że ona jest głupia w takim sensie braku wiedzy czy inteligencji, to jest po prostu prostactwo i nie należy tego. To jest osoba o dużej wiedzy, to jest osoba o jakiejś tam stosunkowo dużej inteligencji, powiedzmy, w miarę tam sympatyczna i tak dalej. Bo tam, jak była młoda, no to tam pokazuje różne fajne zdjęcia, takie żyła, prowadziła jakieś tam życie towarzyskie, nie? Także wcale nie należy ją przedstawiać jako jakiegoś tam takiego, wiecie, mohera złego tam i coś takiego, nie? Warto właśnie zastanowić się, dlaczego ludzie o tak dużej wiedzy, takiej inteligencji, takim pewnym obyciu jednak w świecie,
no, tak się kompromitują w mediach społecznościowych, nie? Do tej pory, no to oni tam rzadko, wiecie, jak były tylko te telewizje, wszystko wyreżyserowane, no to tegośmy nie widzieli. A teraz są media społecznościowe, czyli oni często, jak to się mówi, wylewają serce tak przed ludźmi, no szczerze chcąc się tam popisać jakąś swoją myślą, swoją wiedzą i tak dalej, nie? Czyli dzięki mediom społecznościowym troszeczkę lepiej poznajemy różnych tych przedstawicieli życia politycznego. No i dzięki tym tweetom o Szwecji, dzięki tym tweetom o Ameryce poznajemy no, takie myślenie prawdziwe tej katolickiej polskiej inteligencji. No i ja jednak będę próbował ci zadać to pytanie, no bo ja tam sobie przemyślałem tę sprawę, ale no ciekaw jestem, jak z takiego młodego pokolenia ktoś... Jak ty myślisz, no dlaczego osoba tej klasy, profesor akademicki, no takie rzeczy pisze przeciwko Stanom Zjednoczonym otwartym tekstem na Twitterze i to jeszcze kierując do ambasadora Stanów Zjednoczonych. Wiecie, kiedy ją by nagrali przywódcę jak Morawieckiego, jak mówił, jak on kocha Merkel i chce Polakom wprowadzić ten pomysł, żeby rano kopali doły, a druga zmiana, żeby zasypywała wieczorem, a wszystko to, żeby było za miskę ryżu i że to jest świetny plan i on będzie go w Polsce realizował, bo on kocha Merkel i tak dalej. To on był po pijaku nagrany u Sowy czy gdzieś tam, nie? No to ja ci spróbuję odpowiedzieć. A ona mówi na trzeźwo. No nie wiadomo. No, może nie wiadomo, ale mówi już nie tam gdzieś w kuluarach, tylko ona w świat to wysyła, kierując do ambasadora Stanów Zjednoczonych, czyli wiedząc, że media to podchwycą, że będzie o tym rozmowa. Proszę. No tu pytanie właśnie, czy profesor Pawłowicz jest do końca świadoma tego, co pisze? Może być sfrustrowaną kobietą. No może, no ale dlaczego u niej takie myślenie nienawistne w stosunku do Stanów Zjednoczonych? Ja tu podkreślam, że przecież PiS na kolanach prawie, że brało o to, żeby tam sobie zrobić focie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Duda przy kiblu chyba czekał, bo nie dostał oficjalnego tam spotkania. No to czekał przy kiblu, myśląc, o, zachce mu się zaszczeć, poleci do kibla, a wtedy on pach i tutaj tam jego jakiś tam Szczerski czy ktoś już czeka ze sweet focią i lecimy, poparcie jest na jakąś tam kampanię czy coś takiego. No to z jednej strony zobaczcie, tak zabiegają wpływy amerykańskie, tak mówią, że tu nasze gwarancje bezpieczeństwa przed atakiem Rosji to są wojska amerykańskie, nie? A potem Pawłowicz wylewa serce, czyli tak, że tak powiem, prawdziwie mówi, co myśli w mediach społecznościowych. Dlaczego? No, dlaczego tak oni mają? Załóżmy, że rzeczywiście jest to wszystko... Na trzeźwo. Dokładnie. To jest pewny trop w tym, co czytamy, przynajmniej. My nie znamy pani Pawłowicz osobiście. Nie podoba jej się bardzo, jej się nie podoba krytyka. Nie podoba jej się używanie ostrych słów, dyskusja, rzeczywiście, to jej się bardzo nie podoba. Przecież ona ostrych słów używa często. Ale tak, banuje, na przykład ja nie wiem, bo ja do końca nie mogę jej śledzić, bo już mnie dawno zbanowała. Pani prawo, no przecież to profesor, absolutnie. Oczywiście, ale... No, ja nie mamy do niej o to... Przeczytałam sobie dyskusję pani Pawłowicz jeszcze pod tym tweetem pełniącego obowiązki szefa ambasady USA w Polsce. Jeden z internautów odpisał pani Krystynie, pan Kleks, bo mają tu swoje wojska, które sami tu zaprosiliśmy, idiotko. No nie, właśnie tak nie należy. No ale tak jest, no, w internecie jest taki epitet. Rozumiem tu wzburzenie. Jedziemy dalej. I pani profesor odpowiada: kolejny bezczelny Amerykanin, ban Jan Kesie. Ja w tym momencie już nie wiem, czy chodzi o tego pana Kleksa, czy o jakiegoś innego Jan Kesa. Bezczelnego Amerykanina. No zobaczcie, Jankes to jest takie, powiedzmy, troszkę obraźliwe określenie, czy przynajmniej lekko obraźliwe dla Amerykanów. Można mówić je w sensie pieszczotliwym i tak dalej, ale tutaj jest to w formie nienawistnej, no bo ona mówi ban Jankesie. No i człowieka, który mówi o obecności wojsk amerykańskich w Polsce, że one są dobre dla Polski, ona nazywa Amerykaninem, czyli nie Polakiem już, Amerykaninem i Jankesem i go banuje, nie? No to jest pisowska elita, katolicka elita Jarosława właśnie... Kaczyńskiego. Dochodzimy do tej przyczyny. Dlaczego ona tak nienawidzi Ameryki? Dla niej chyba Ameryka i wszystko z nią związane jest za bardzo wolnościowa. Moim zdaniem, no ja rozumiem, można nie lubić demokratów, można nie lubić tych środowisk LGBT nawet ze Stanów Zjednoczonych, ale nikt nam nie powie, że w Stanach Zjednoczonych przynajmniej
nie ma wolności w jakimś większym stopniu niż w Polsce. No niż gdzie indziej na świecie. Dokładnie. To się zmienia, to się pogarsza. A, przecież nie mówimy, że nie. Na całym świecie jest coraz gorzej, no i w Ameryce jest. Ale rzeczywiście tam to umiłowanie wolności jeszcze jest. Ale to co, to chcesz powiedzieć, że Pawłowicz nie chce wolności? Ja myślę, że ona nie rozumie wolności. No i tu się chyba zgadzamy. No ale teraz warto by zadać sobie następne pytanie. Dlaczego Pawłowicz nie rozumie wolności? No to jest pytanie do ciebie w takim razie. No tak, no to gramy. Ja prowadzę, ty odpowiadasz, tak? No, też czekam na państwa odpowiedzi, na państwa głosy. No to warto się zastanowić, wiecie, no mamy czas letni, możemy sobie tak troszeczkę podyskutować. Zapraszamy oczywiście was, żebyście pisali pytania. Myślimy o tym, żeby uruchomić telefon taki, żebyście na gorąco mogli do nas dzwonić. Będzie się działo. Może w przyszłym tygodniu nam się uda taką nowinkę techniczną wprowadzić. Piszcie ale na razie media hashtagiem... społecznościowe są gotowe, także proszę was o tweety, o komentarze. IPPTV, wtedy wasze tweety pojawią się na naszym ekranie, ale też mamy czat na YouTubie, na Facebooku i na Twitterze. Można pisać też mailem, nie? Jest kontakt @itspodprat.pl, także też... Dlaczego pani Krystyna Pawłowicz... Nie rozumie wolności. Nie rozumie wolności. Dlaczego nie rozumie wolności i dlaczego tak nienawidzi Stanów Zjednoczonych, czyli tę wolność ala Stany Zjednoczone, nie? Myślę, że to ma związek z religią, nie? Dla mnie... Ja będę wracał do tego, to w sposób, mam nadzieję, ciągły do końca życia, ale jak to co? Bóg da. Każdy katolik nie rozumie wolności? Tak nie, nie każdy, nie każdy, ale zdecydowana większość, a przynajmniej, bo wiesz, część katolików, no to jest, ma pojęcie o katolicyzmie kompletnie minimalne, nie? Czyli takie, część katolików to się w ogóle nie przejmuje tym swoim katolicyzmem, nie? Jest to dla nich... No mniej więcej jakby coś takiego, że no w Polsce chodzimy tam w spodniach i w marynarkach na oficjalne przyjęcie, że to jest jakiś pewien konwenans, jakiś taki kanon jakichś zachowań, a nie coś, co kształtuje moje najgłębsze poglądy. Nie? Dla większości, czyli inaczej mówiąc, większość polskich katolików to są tak zwani praktykujący, ale niewierzący. Nie? No pamiętasz tu Onet, nawet tego kolegę twojego z tego jakiegoś ruchu, jak się nazywał ten ruch patriotyczny? Studenci dla Rzeczpospolitej. Studenci dla Rzeczpospolitej. Tam już kolejny twój kolega Dziubiś jakiś też teraz na jakimś dyrektorem, na stolcu dyrektorskim siedzi, ale to akurat on pisał o Patkowskim, który on jest wiceministrem. Czy mamy takie zdjęcie, jak tak się gilgota ze swoim tym pryncypałem? Bo to rzeczywiście fajnie zobaczyć, jakie stosuneczki panują w tym akurat środowisku, no to on się sam pochwalił, że on jest jak Frank Underwood i on tam religię traktuje instrumentalnie. On jest katolikiem, ale niewierzącym. No to tak se tak powiedział se wprost i tak dalej. Ale załóżmy, że katolik jest wierzący, tak? I tu jest problem. Bo myślę, że Krystyna Pawłowicz zalicza się do tych kilku procent katolików, czy to jest 2%, czy tam 8%, to tam nie będziemy się spierać, ale to jest no naprawdę jakaś taka mizerna mniejszość Polaków. To jest tak zwana elita katolicka, czyli oni się karmią pismami różnych tam jakichś autorytetów katolickich, JP2, jacyś mistycy, jakiś tam Tomasza Zakwinu, tam prawie, że niektórzy nawet potrafią cytować niektóre fragmenty i tak dalej, i tak dalej. Także tylko mniej więcej to jest ten poziom. Oczywiście twierdzą, że znają Biblię, ale rzadko który sam ją przeczytał, a na pewno nikt nie zrozumiał z tego towarzystwa. Także ten rodzaj już katolików, on myśli w sposób integrystyczny. To znaczy, oni rozumieją wolność, że wolność to jest robienie dobra. Nie? Że wolność to nie jest, że możesz nawet zgrzeszyć. Nie? Zobaczcie, kiedy Bóg człowieka postawił w raju, to dał mu wolność. I co? I nie zrobił tak, że możesz wybierać tylko dobro. Bo co to za wolność by była? Właśnie powiedział, tu masz dobrą drogę, a tu jest jeden zakaz i tego ci nie wolno robić, ale masz wolność. Ty będziesz decydował.
To jest wolność w ujęciu chrześcijańskim, a wolność w ujęciu katolickim, i to jest ogromna różnica. To się ludziom wydaje, że to jest to samo, wolność w ujęciu chrześcijańskim i wolność w ujęciu katolickim. Absolutnie nie. Wolność w ujęciu katolickim to jest możliwość czynienia dobra, tak w pewnym takim uproszczeniu. Nie? No i teraz oni sobie definiują to dobro. Jak katolik definiuje dobro? No dobro to jest to, co mówi Kościół katolicki, nie? Czyli jeśli ktoś występuje przeciwko Kościołowi katolickiemu albo wychodzi poza obszar, który zdefiniował Kościół rzymskokatolicki, to on szkodzi innym, szkodzi oczywiście sam sobie i trzeba mu powstrzymać go na tej drodze. On nie może tak robić. Rozumiesz tę różnicę między wolnością w tym normalnym, klasycznym, amerykańskim, chrześcijańskim stylu czy definicji, a wolność w myśleniu integrystów katolickich? Oni rozumieją, że jeśli człowieka spalą na stosie, to dają mu wolność. To go ratują. No, może tak, tak inkwizycja... Tak kiedyś było, no, teraz to już się trochę zmieniło. Kiedyś było, trochę się zmieniło, ale myślę, oni są na tych samych autorytetach wychowani, którzy podpalali stosy. To jest ich tradycja myślowa. Że trzeba, że państwo i Kościół mają tych prostych ludzi trzymać w takich ryzach, żeby oni nie poszli do piekła. Czyli oni są, można powiedzieć, bardziej święci od Boga. Drodzy Państwo, tutaj postawimy kropkę, jeśli chodzi o ten temat. Ale myślę, do niego musimy koniecznie wrócić, bo to ja dopiero zacząłem. W następnych programach. O, tam następne będą, albo nie będą, no nigdy nic nie wiadomo. Teraz już PiS rządzi każdego dnia. Łączymy się. Dzisiaj jesteśmy, a jutro może nas nie być. Łączymy prokurator się. Już tam szczerzy kły. Łączymy się z posłem Andrzejem Sośnierzem. Panie pośle, czy nas słychać? Słychać. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Andrzej Sośnierz, Koło Polskie Sprawy. Witamy serdecznie. Witam. Posłowie Zbigniew Girzyński i Małgorzata Janowska są już w Polskich Sprawach. Byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, poseł Girzyński mówił, że ma nadzieję, że z czasem z tych Polskich Spraw wyrośnie piękny projekt. Czy to już jest zaczątek nowej partii na prawicy, o której mówił pan, że powstanie kilka dni temu w telewizji Idź Pod Prąd? No tak, wprost nie mówiłem o partii, ale o formacji, która tam będzie na tej części sceny politycznej. I ona się już tworzy. Czy z tego uda nam się wytworzyć coś więcej? No już jesteśmy w trakcie tworzenia stowarzyszenia, które z nami będzie współpracowało, więc proces postępuje. Nie chciałbym tutaj już dąć fanfary, bo to taka fanfaronada nie jest na miejscu, ale jak widać, nasze koło rośnie. Teraz to zresztą, że nastąpi połączenie, było uzgodnione od dłuższego czasu. Stąd koło Wybór Polska przybrało nazwę taką tymczasową, bo mieliśmy to właśnie zrobić wczoraj. Najpierw wczorajsza była data uzgodniona wcześniej, no ale okazało się, że jeden z posłów wrócił do Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym z dwójką, ale ten akt się dokonał. Także w tej chwili Koło Polskie Sprawy liczy 5 posłów i nie jest to z pewnością ostatnie słowo. No właśnie, może spróbuje pan poseł nam wyjaśnić, jak to się dzieje, że tak ci posłowie odchodzą od tego Jarosława Kaczyńskiego i po krótszym lub dłuższym czasie, tu w przypadku posła Czartoryskiego, to było chyba 12 dni, wracają. No bo to tak moim zdaniem jakoś trochę niepoważnie o poziomie ogólnie posłów świadczy, że no jak, no to tak 12 dni temu nie wiedział, co robi, a teraz taka wolta, jak to jest? No to rzeczywiście dobre pytanie pan zadaje, ale to, bo na zewnątrz widać to, co widać na zewnątrz. Nie widać kuchni tej polityki. A kuchnia nie jest taka imponująca, jakby się czasem wydawało. Polacy się w domach spierają,
o tamtych, mają zwolenników, ale gdyby wiedzieli, jak to naprawdę wygląda, myślę, że by temperatury tych sporów wygasły. No, zadał pan pytanie, dlaczego poseł Czartoryski wracał. To ja zanim odpowiem już bardziej bezpośrednio, to jeszcze powiem, że w tej chwili te dwa największe ugrupowania wykonują, jak ja to mówię, gesty rozpaczy. I PiS, próbując ratować większość parlamentarną, robi rozpaczliwe ruchy, ale podobnie Platforma Obywatelska, ściągając tutaj Donalda Tuska, to tak jak gdyby desperacki krok, no coś trzeba zrobić, bo upadamy. Więc te dwa ugrupowania w tej chwili znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Każdy próbuje się tam jakoś ratować, no i używa wszelkich metod. Ja mówiłem już w poprzednich wywiadach o nepotyzmie, przekupstwie, o hakach, które z tych narzędzi zastosowano wobec pana posła. Proszę zwrócić uwagę, że udało się dzięki tym ruchom uzyskać wyjątkowe zdarzenie, mianowicie pan prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie przeprosił pana posła za to, co wobec niego ta dobra zmiana realizowała, że go prześladowano, że go niesłusznie oskarżano, że zbierano na niego haki. No wprost ja to mówię, ale prezes Kaczyński takimi słowami się tego nie wypowiadał, ale przeprosił za to, co go spotkało. No i to jest jedna rzecz. Innych posłów z kolei przekupuje się, no chodźcie do nas, ale to, że zbiera się no, z taką intensywnością, próbuje się ratować większość parlamentarną, pokazuje, w jakiej trudnej sytuacji znalazło się Prawo i Sprawiedliwość i jak bardzo obawia się tego, co się może wydarzyć, choćby nawet takich małych kół jak nasze, pierwsze osobne, teraz jedno wspólne. Kuchnia polityki jest niestety obrzydliwa i to, że partie tak bardzo odległe nie trzymają programów i tych słów, którymi szarmują w czasie zachęcania do głosowania na nie, no jest smutne. No ja mówię, sukcesem tego wszystkiego jest to, że poseł Czartoryski został przeproszony i został jak gdyby oczyszczony, chociaż to też bez procesu, a już wszystkie wyroki tutaj uniewinniające zapadły. Tym niemniej, ale ja też zwracam uwagę na to, że i Platforma robi ruchy takie ostateczne, bardzo, bardzo skrajne i wydaje mi się, że za niedługo młodsze pokolenie zapyta, a o co tych dwóch starszych panów się tak naprawdę kłóci? I tak zaciekle się kłócą oni. I dlaczego my w ogóle mamy brać w tym wszystkim udział, my Polacy? Ale to jest jeszcze inna sprawa. No tu jeszcze, ja rozumiem te osobiste jakieś urazy, szukanie haków i tu, że Jarosław przeprosił, no ale kto zwróci Polakom te 1,5 miliarda za Ostrołękę, bo rozumiem, że to był też taki jako ideowy taki powód odejścia, no to właśnie ta zmiana koncepcji z węglowej na gazową i różne przekręty. No ale zostawmy posła Czartoryskiego. Ja tu z wielką atencją przyglądam się tym waszym ruchom, cieszę się z tych zapowiedzi, ale mam nadzieję, że to nie ograniczy się tylko do tego mieszania w szklance, to znaczy bez dolewania wody czy dosypywania cukru, to znaczy nie będą to tylko przejścia tam jakichś posłów PiSu zniechęconych do Jarosława, no do waszego koła, ale że zaproponujecie jakąś szerszą formułę, żeby pozyskać ludzi spoza tej elity, powiedzmy, dzisiejszej klasy politycznej, żeby w jakiś sposób zwrócić się do społeczeństwa. Czy może pan poseł troszeczkę coś więcej powiedzieć o tej formule stowarzyszenia? Czy jakieś działania szersze w terenie, medialne macie w planie najbliższym? Tak wspomniałem, w tej chwili budowane jest stowarzyszenie z osób zupełnie prawie nieznanych w polityce, ale tych, którym też już zbrzydziło się to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej. Jak wspomniałem, być może niebawem się okaże, że społeczeństwo zdystansuje się od tej wojny dwóch starszych panów, którzy, ja też do młodych nie należę, no ale jeszcze się tutaj nie miałem okazji zużyć aż tak bardzo, natomiast w polityce. Natomiast jeżeli ten spór, niech oni się tam kłócą, ale my zbudujemy w końcu coś, co ruch, który zadba o Polskę, który się zajmie polskimi sprawami, bo sprawy
Platforma jest sprawami dwóch grup, które się tutaj ze sobą dość mocno wspierają. Panie pośle, czym będziecie się różnić od PiS-u? Takie pytania się pojawiają najczęściej. Jakie konkretne postulaty macie inne od Prawa i Sprawiedliwości? No, chcemy się, jak wspomniałem, bo nazwa nie jest przypadkowa, zająć polskimi sprawami. Polskie sprawy to na przykład, jak przeprowadzić cały proces powrotu Polaków za granicę. My mamy problemy demograficzne, ale mamy kilku milionów Polaków, których wypchnęliśmy za granicę. Nie wystarczy tylko wezwać, wracajcie. Trzeba zmienić sposób funkcjonowania ochrony zdrowia. To jest mi bliskie od dawna mówione, żeby to w końcu naprawdę zaczęło działać, a nie tylko formalnie, nominalnie wydawać pieniądze, które nic nie przynoszą de facto pacjentów. Powinniśmy zadbać o polskie sprawy również i choćby sprawy międzynarodowe. No przecież Polska w tej chwili jest niezwykle w trudnej, słabej sytuacji politycznej. Nasze mieszanie się po jednej stronie konflikt białoruski, powinniśmy być arbitrem, państwem silnym gospodarczo i silnym militarnie, z którym się ktoś liczy, taki arbiter między opozycją białoruską a prezydentem Białorusi, no, powinniśmy zająć pozycję. Przecież my wpychamy w tej chwili Białoruś w ramiona Putina, tak prowadzą naszą politykę, ale to są z Czechami. No, to, co generujemy takie konflikty, kłamstwa, wypowiadane w czasie tych różnych spraw. No i problem, co teraz zrobią niestety Amerykanie, którzy no, zrobią jakiś zakręt na scenie, na światowej scenie politycznej i on może być dla Polski groźny. I to są sprawy międzynarodowe, ale głównie wewnętrzne nasze sprawy, no, uszkodzenie klasy średniej to poprzez Polski Ład, który może poprzez politykę podatkową znów pogrążyć tą część społeczeństwa, która jest najbardziej ważna dla gospodarki. Ona najwięcej zatrudnia, najwięcej przynosi dochodu. Właśnie wspomniał pan o sprawach międzynarodowych. Jak się pan odniesie do tego komentarza w wykonaniu profesor Krystyny Pawłowicz w odpowiedzi do tweeta pełniącego obowiązki szefa ambasady USA w Polsce? Odnośnie medialnej. W tej chwili mówimy, bo kilka spraw było ostatnio, chodzi o tą sprawę, o ten projekt ustawy medialnej. Tak? Dokładnie. Pani Krystyna Pawłowicz napisała między innymi, proszę pana, a tak w ogóle to w jakim charakterze zawiera pan tu u nas w Polsce głos w sprawach mediów dla Polaków? Jakim tytułem wtrąca się pan w tę sprawę? No tak, ale my właśnie dużo mówimy o wolności. I wiele partii, my też, a to też ma być jednym z naszych polskich spraw, takich wyróżników, że naprawdę jesteśmy za wolnością. Nie anarchią, ale wolnością. No, coraz to ktoś, mówiąc o wolności, mówi, o tu po Warszawie niech nie jeżdżą tam jakieś samochody z jakimiś plakatami. No cóż to cenzura. Ale inne mogą jeździć, bo to są nasze. Teraz telewizja, no mówi, jest przeciwko nam, no to będziemy ją w jakiś sposób sekować. No dużo się mówi o wolności, a jednak wszyscy chcą cenzurować tą wolność i tutaj absolutnie nie możemy, to, że się nam nie podoba, że części sceny politycznej nie podoba się to, co się dzieje na przykład w TVN, o tym nurcie, który tam jest prezentowany, to nie znaczy, że należy ten nurt skasować. No na Boga, niechże telewizja publiczna stanie się bardziej niezależną, a nie tylko tubą, bo to nie chodzi o to, żeby telewizja publiczna powinna być tubą rządu, ale nie partii. A telewizja publiczna stała się w tej chwili tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości. To przecież jest to okaleczanie sfery publicznej, bo publiczna telewizja powinna pokazywać szerokie spektrum poglądów, a telewizje być może prywatne bardziej po tej lub tamtej stronie stawać, a nie tak jak to się dzieje w tej chwili, zawłaszczyć telewizję publiczną przez jedną partię. Tak czy inaczej, odnośnie tej ustawy medialnej, no to kolejna próba cenzurowania nie powiem, że prawdy, no bo prawdy tam różnie ona jest dystrybuowana przez różne stacje, ale wolność słowa
tutaj powinna być jednak przede wszystkim szanowana. No to zapytam pana posła, bo tu wcześniej dyskutowaliśmy, jak wyjaśnić tą taką rozbieżność, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, tu też prezydent Duda, zabiegają o wsparcie Stanów Zjednoczonych, o więcej wojsk amerykańskich jeszcze niedawno w Polsce, a teraz pani Pawłowicz, czyli jedna z takich osób, no, powiedziałbym, reprezentatywnych dla środowiska PiSu, no, mówi z taką nienawiścią o Stanach Zjednoczonych, żeby tu się nie mieszali, to nie ich sprawy i tak dalej. No ale wojska zapraszali. Ci sami ludzie, jak to jest? No oczywiście i dobrze, żeby te wojska zostały i dobrze, żeby nasz sojusz był. Być może jest to jakiś sygnał ostrzegawczy dla ewentualnie potencjalnych zmian, bo nas mogą niepokoić rozmowy Bidena z Putinem i ich porozumienia. Już Obama się na tym kiedyś sparzył i oby nie weszli ponownie do tej samej wody. Tutaj polityka Trumpa była dużo bardziej dla nas zrozumiała i właściwa. No ale jeśli to by traktować jako pewien sygnał ostrzegawczy, no to bo w polityce różne się tam sygnały wysyła, no to jeszcze bym to jakkolwiek zrozumiał. Chociaż czy to przy pomocy polityki medialnej, no to być może nietrafione, bo to należy w innych sferach. Szczególnie, że jeśli taką ustawę się uchwali, no to trudno ją będzie potem odkręcać. Nie, to niewłaściwe działanie, jeśli to miałoby być działanie o szerszym kontekście niż tylko kontekst medialny. No, więc wypowiedzi no, czasem niezrównoważone. No, w polityce nie mało tam nienawiści powinno być, chociaż czasem to się zdarza, ale przede wszystkim rozwaga i przemyślność, bo polityka ma być finezyjna, a nie taka romanka wprost. To wrócę jeszcze do naszych spraw tu polskich. Jakie jest stanowisko szefa porozumienia, pana Jarosława Gowina, jeśli chodzi o te działania Klubu Polskie Sprawy, tego co właśnie robicie, stowarzyszenia i tak dalej? Czy to jest jakieś takie życzliwe patrzenie i na zasadzie, jeśli to się powiedzie, no to i Jarosław Gowin jakoś do tego dołączy, czy też tu jest jakiś konflikt? Konfliktu nie ma, jest współpraca obydwa koła. Póki jeszcze były osobne, były zaproszone na konwencję programową, na konwencję wyborczą, porozumienia. Więc tutaj ja zresztą nadal jestem członkiem porozumienia, więc tu nie ma jakichś większych antagonizmów. Jest pewne różne, ja bardziej stanowczą taką grupę reprezentuję w obrębie porozumienia. Natomiast tu na dzisiaj jest współpraca, ale jak powiedziałem, i we wcześniejszych też wywiadach, polska scena polityczna w tej chwili no, bulgocze, to tam jakby wrząca woda. Wszystko się zmienia i to w tempie błyskawicznym. To jeszcze potrwa kilka miesięcy. Co się z tego wyrodzi, to jeszcze zobaczymy, jaki teatr będzie uprawiany między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Więc to wszystko się będzie zmieniało. I jeszcze to będzie dokuczliwe. Chcielibyśmy wiedzieć, do czego to doprowadzi, a również w tym jakiś udział nasze koło będzie starało się mieć aktywny udział w tej grze. No, jesteśmy jeszcze niewielkim kołem, ale już no choćby to, że powstanie takiej alternatywy zmusiło PiS do przeproszenia jednego z posłów z nagannych działań, to jest pewne, w cudzysłowie, odpryskowe, ale osiągnięcie. Bo nie tak łatwo uzyskać takie słowa, przepraszam, jak te, które zostały wypowiedziane. No poseł Czartoryski sprawił, że PiS odzyskał większość w Sejmie, także to była stawka ogromna, można powiedzieć. Mamy już wasze komentarze. Artur Zaborowski pisze, to jest odpowiedź elity PiS. Chodzi o komentarz Krystyny Pawłowicz odnośnie ambasady USA. Na powrót Tuska do polityki polskiej. Oni pamiętają i uważają, że TVN to był ośrodek propagandy, której nie byli w stanie sprostać. Chcą po prostu wyeliminować konkurencję. Pastor Paweł Chojecki.
No tak, taktycznie, doraźnie można by tak tłumaczyć. Pojawił się Tusk, zakładają, że TVN będzie wspierało Platformę, będzie wspierało powrót Tuska, będzie nadymało jego tutaj jakieś no, takie królowanie na tej liberalnej scenie politycznej, ale myślę, że ta cena, jaką Polacy płacą, czyli konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, który PiS rozpoczyna w tej chwili, wskazuje na jakieś głębsze korzenie niż tylko te doraźne gierki dwóch starszych panów, jak tu żartobliwie pan poseł powiedział. No, jeżeli to by się toczyło tylko w sferze medialnej, to ja nie rozumiem, dlaczego taki konflikt polsko-amerykański tutaj generować. Jeżeli by to był jakiś gest mający inne znaczenie, o którym wspomniałem wcześniej, co do polityki międzynarodowej, no to jeszcze bym to jako tak rozumiał, chociaż też uważam, że w tym obszarze nie powinno coś się dziać, ale to byłoby miało wtedy większe wytłumaczenie. Natomiast jeśli to naprawdę jest sprawa związana z powrotem Tuska i próbą zmieszania siły medialnej jakiejś części sceny politycznej, no to tutaj no to kłaniają się czasy cenzury i zawłaszczania tego pola przez różne siły w ubiegłych czasach. Aż zadziwiające, że ludzie, którzy wyszli czasem z komuny, czasem te czasy jeszcze pamiętają, albo czasem o nich czytali, wracają z takim umiłowaniem do tych wzorców złych, no bo na przykład, znów taka dygresja, w ochronie zdrowia programy, które są wymyślane, to czysty powrót do komuny. No nie wiem, młodzi ludzie, sam to ministrowi powiedziałem, no wy jesteście młodzi ludzie, ale wy wracacie do tych rozwiązań, które były za komuny, czy wy wiecie, co wy robicie. No ale to jest inna dygresja. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawa obserwacja polskiej sceny politycznej, że rzeczywiście te wzorce PRL-owskie dalej są, tak powiem, no już tak troszkę ogólnie, w naszych głowach. No tam mam nadzieję, że w swojej to wypleniłem, ale mówię tu tak, jeśli chodzi o całość naszego narodu, że te nasze elity ciągle myślą takimi schematami zaczerpniętymi z PRL-u. No u Jarosława Kaczyńskiego to jest oczywiste, ale u tych młodych pisowców, czy ministrów, czy wiceministrów, to jest rzeczywiście jakieś horrendum. No to jest strach, że z tego nie potrafi, że te 30 lat nie wyleczyło nas w ogóle z komunizmu. Tak, to jest zadziwiające dla mnie. Może dlatego, że nawet będąc w starszym pokoleniu, to ja pamiętam tamte czasy, a oni nie pamiętają. Więc im się wydaje, no tak, teraz ale socjalizm to jest fajny, tylko teraz trzeba go wprowadzać. Były już takie hasła, nie, socjalizm tak, wypaczenia nie, no albo teraz my to zrobimy dobrze. Tamci popełniali błędy, ale my już na pewno nie. Ale proszę popatrzeć, z jaką ochotą został odtworzony nepotyzm i przekupstwo i korupcja zarządów dobrej zmiany. Więc to pokazuje, że to są znacznie szersze i immanentnie związane z pewnym porządkiem społecznym zjawiska. To nie jest tak, że można oddzielić niektóre ustroje, niektóre programy polityczne jak gdyby same z siebie generują i wiążą się z innymi, z niektórymi zjawiskami, choćby jak tutaj wspomniany nepotyzm, korupcja i kolesiostwo i różne inne tam takie zjawiska. Więc to tak, to jest zadziwiające, że i młodsze pokolenie wchodzi w tą wodę, w którą kiedyś opuściliśmy, a oni jeszcze próbują z jakimś sentymentem, może nie pamiętając. Być może dlatego trzeba jednak trochę więcej historii uczyć, ale też nie indoktrynować, tylko uczyć historii. To ja jeszcze nawiążę do tego, co pan poseł kiedyś mówił, że tam tych dyzmów nam się namnożyło w ekipie pisowskiej. Tu też wcześniej przed wizytą pana posła rozmawialiśmy troszeczkę o tym, że w PiS-ie, czy w ogóle w elicie politycznej trzeciej RP następuje selekcja negatywna ludzi, którzy idą do polityki, czyli do polityki tych młodych ludzi przyjmuje się na zasadzie takiego giętkiego kręgosłupa, takiego
takiej gotowości poświęcenia każdej wartości, za przeproszeniem, sprzedania własnej matki, byle tylko uzyskać jakiś awans, jakąś synekurę, trochę więcej pieniędzy. No i że tacy ludzie bez kręgosłupa moralnego będą rzeczywiście dalej na te komunistyczne wzorce kontynuować. Dlatego też no, taka trochę do was apel czy pytanie, jeśli byście tworzyli tę nową jakość polityczną, no to w jaki sposób doprowadzić do selekcji pozytywnej, żeby to ludzie wartościowi, szlachetni, ideowi, ale jednocześnie oczywiście też pragmatyczni wchodzili do polityki, a nie takie różne kanalie i dyzmy. No i gdyby nie to, że pewną selekcję, może to złe słowo, a za chwilę wyjaśnię, uprawiamy, to nasze koło liczyłoby w tej chwili chyba 8 osób. Ale po pierwsze musimy jakoś zwarcie ideowo reprezentować to wolnościowy, rynkowy kierunek w prowadzeniu spraw państwowych. I dlatego nie, a poza tym my nie możemy niczego zaoferować, żadnego stanowiska, więc w związku z tym ci, którzy do nas przyjdą, narażając się różnym swoim też innym kolegom, to raczej ludzie, którzy mają pewne pomysły lub też którzy nie godzą się na to, co się w Polsce w tej chwili dzieje. Więc to na dzisiaj tak. Jak zaczniemy mieć możliwości rozdawania stanowisk, to nie wiem, czy oprzemy się wszystkim pokusom, ale mam nadzieję, że tak, nauczeni jednak przykładem. No a to ratowanie, zresztą proszę zwrócić uwagę, skoro PiS było tu przebaczyć wszystko, a gdyby oni słyszeli wypowiedzi tych, którzy no nie niektórych osób, które tam czasem dyskutowały, czy opuści to, czy nie, no to ja jestem łagodnym krytykiem Prawa i Sprawiedliwości, jeśli o formę i treść wypowiedzi chodzi, w stosunku do tych, którzy czasem w tym PiS-ie nadal tkwią. Więc to z tym bywa różnie. Ale skoro PiS jest gotowy przyjąć już wszystkich, byle tylko ratować tą większość, no to oznacza, że znajduje się prawie że pod ścianą. No jak już pod ścianą albo na tej ścianie, no to znaczy, że już niedaleko do upadku. To jeszcze na koniec, jeśli chodzi o ten temat tej nowej formuły, nowej formacji, ruchu, zapytam o bazę ideową. Ma to być konserwatywno-prawicowo-wolnościowe środowisko. Często w Polsce utożsamiane jest to z Kościołem rzymskokatolickim. No akurat gro naszych widzów to nie są katolicy. Pan poseł też jest z tego rejonu w Polsce, gdzie rzeczywiście protestanci, luteranie stanowią dość ważną i zwartą zbiorowość w Śląsku Cieszyńskim. Jak będzie to w tej waszej, na tej nowej formule? Czy też będziecie podkreślać taką no, jedność Kościoła z narodem, czy też raczej będziecie się odwoływać do takich fundamentów chrześcijańskich i tu konfesyjnie nie będziecie tak wąsko szli jak na przykład PiS? No, my się odwołujemy do korzeni chrześcijańskich. To jest szersza formuła niż katolickich. I zresztą takie pożenienie władzy Kościoła z tronem, no to tu dało, myślę, Kościołowi raczej nie przyniosło pożytku Kościołowi. To, co się teraz dzieje, to raczej to nawet i szkodzi. Zbytnie zbratanie się tych dwóch sektorów życia społecznego, politycznego, czy jak to tam nazwać. Więc na pewno nie szeroka formuła, bo my budujemy na kulturze łacińskiej, na wierze Szczecina i na chrześcijańskiej. No to są fundamenty naszej kultury europejskiej. No i nie będziemy budować na fundamentach hinduizmu, czy tam chińskiej cywilizacji, bardzo szacownej i dużo starszej od nas. Ale mamy swoje korzenie i te korzenie jednak doprowadziły do rozwoju świata. Bo co by nie powiedzieć, Europa dzięki między innymi chrześcijaństwu i całej swojej przeszłości, również i rzymskiej, łacińskiej,
ona, a jeszcze dalej można by i greckiej kulturze, ona spowodowała, że bardzo popchnęliśmy świat do przodu. Postęp ostatnich wieków, szczególnie dzięki tej cywilizacji, a niektóre inne sobie z tym nie dawały rady. Nasze korzenie są takie. Szersza formuła absolutnie, no i nie ścisłe łączenie spraw Kościoła ze sprawami partii, bo to szkodzi jednym i drugim. Jesteśmy niewątpliwie chrześcijanami, ja osobiście katolikiem, ale to nie powinno być tak eksponowane, bo to może, jak wspomniałem, zaszkodzić jednym i drugim. Panie pośle, dziękujemy za ten komentarz. Poseł Andrzej Sośnierz, Koło Polskie Sprawy, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, a teraz mecenas Michał Wawrykiewicz, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy, na temat ustawy, która według niego ogranicza wolność słowa, ustawy medialnej PiS. I wracamy za chwilę. Do widzenia. Do widzenia. Ustawa w zasadzie króciutka, która wyłącznie odnosi się do tego, że nie może funkcjonować na polskim rynku medialnym podmiot, który jest kontrolowany przez podmioty spoza Unii Europejskiej. W ten sposób skonstruowany projekt ustawy, aby odnosił się indywidualnie do TVN, który jest kontrolowany przez podmiot amerykański. Mamy do czynienia z ewidentnie politycznym atakiem na stację TVN. Ta ustawa ogranicza zarówno wolność słowa, wolność mediów, dostęp, prawo, nasze konstytucyjne prawo do dostępu do informacji. Więc ze wszech miar jest to po prostu polityczny projekt, który ma zmienić na naszym rynku równowagę, czy pewnego rodzaju równowagę, którą zapewnia między innymi TVN jako istotna przeciwwaga do telewizji publicznej. Ci rządzący woleliby, aby nie byli krytykowani w mediach rządowych, w mediach publicznych, nie są krytykowani w ogóle. Taka przeciwwaga, taka telewizja, medium, jakim jest TVN, zupełnie tej władzy nie jest potrzebne. Pamiętajmy, że wpłynie to bezwzględnie na nasze stosunki i relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no bo TVN jest stacją kontrolowaną przez spółkę amerykańską i bez wątpienia wpłynie to bardzo niekorzystnie na relacje z naszym, jak dotychczas władza twierdzi, największym sojusznikiem. Jest to wprost uderzenie w stronę amerykańską i przypuszczam, że spotka się z takim adekwatną odpowiedzią ze strony amerykańskiej. Na pewno nie polepszy to naszych stosunków, naszych relacji, a wręcz przeciwnie. Całość tej rozmowy na naszym kanale. Małgorzata G. pisze: ambasadora Rosji i Chin nikt nie śmiał tak obrażać, żaden poseł. Ano właśnie. To jest bardzo niepokojące pytanie i nie myślę, że tam poseł Pawłowicz czy spora część polityków Prawa i Sprawiedliwości to są agenci Putina. Nie. Na pewno jest jakiś związek tego, co się dzieje z agentami Putina. Oni są w Polsce, to jest oczywista oczywistość. Myślę, że bardzo niepokojący jest ten sygnał, że Jarosław Kaczyński spotykał się z agentem KGB, zanim wszedł na scenę polityczną w poważnym sensie tego słowa. Niestety tutaj w Polsce jakoś nie za bardzo dziennikarze chcą ten wątek wyjaśnić. Nie słyszałem, żeby Jarosław Kaczyński był obsypywany pytaniami na konferencjach prasowych i tak dalej. A jakby był, to co się zrobi? Wyłączy się głos dziennikarzowi i nie będzie się głupi pytał. No co on pyta? No jak to tak? Przecież pytania muszą być ustalone. Nie można tak pytać, co się chce. No to już ćwiczono na pisowskiej konferencji prasowej. Ale wróćmy do tego właśnie zasadniczego pytania. Dlaczego u tych ludzi jest takie dwójmyślenie, u tych ludzi takich jak pani Krystyna Pawłowicz? Że z jednej strony chcą wojsk amerykańskich, z jednej strony rozumieją, że obrona przed Rosją na dziś to są tylko wojska amerykańskie, bo nawet NATO to zanim by ruszyło, to wiecie, zebraliby się tam, papiery jakieś przełożyli, to już by Warszawa była dawno zajęta.
Także tylko realna obecność wojsk amerykańskich nas chroni przed tutaj większą zależnością od Rosji. Czyli oni to wiedzą i nawet to niekiedy mówią, ale zobaczcie, jaką taką cichą nienawiść czy wręcz pogardę do Stanów Zjednoczonych żywią. I ja myślę, pierwsza rzecz to jest to katolickie pojmowanie wolności. Druga rzecz to jest to, że to w większości nie są katolicy. Choć Biden to akurat jest katolik, no ale taki progresywny, powiedzmy, no to tam nawet elita pisowska wie, że Stany Zjednoczone wyrosły na tradycji właśnie tej księgi. Pamiętacie filmy amerykańskie, szczególnie te starsze, no to tam w sądzie, wszędzie, no to się daje Biblię, no i tam przysięga się na Biblię, czyli widać, że to jest taki, można powiedzieć, fundament ideowy Stanów Zjednoczonych. Nie Kościół rzymski, rzymskokatolicki, nie jakikolwiek inny kościół czy organizacja religijna, ale samo Słowo Boże. Nie? To jest właśnie jedna z podstawowych zasad protestantyzmu. Sola Scriptura, czyli tylko Pismo Święte. Nie? To jest oczywiście no, jak płachta na byka dla takich ideowych, konserwatywnych katolików. No i oni nienawidzą tych protestantów. Oni biorą od nich pieniądze, biorą od nich ochronę, wojska i tak dalej, no bo co? Bo sami są za słabi. Zmarnowali państwo, nie? Tu mówię o kontrreformacji katolickiej. Najsilniejsze państwo praktycznie w świecie zostało zmarnowane przez katolicyzm w Polsce. No to wyciągają łapy do tych protestantów, ale ich szczerze nienawidzą. Ale ich szczerze nienawidzą. I teraz jeszcze trzeci konflikt się na to nakłada, to właśnie sprawa LGBT. Przypominam, że za Trumpa ta sprawa LGBT już istniała. Mhm. To ambasady amerykańskie tam wywieszały te flagi LGBT także za Trumpa. Także tu Biden nie jest, można powiedzieć, tylko... on nie wniósł tego. Nie? Trump próbował to troszeczkę zrównoważyć takim tradycyjnym chrześcijańskim podejściem, czy konserwatywnym. Tam wojsku pewne reformy przeprowadził. Biden oczywiście będzie popychał tę sprawę dużo dalej do przodu, ale przypominam i, że za Trumpa ten problem w takiej rozumieniu wolności po amerykańsku, problem LGBT już się pojawiał. Nie? I teraz katolicy, czy w ogóle Polacy mają do wyboru albo sojusz cywilizacyjny ze Stanami Zjednoczonymi, które mówią też o wolności i szacunku czy godności dla homoseksualistów czy więcej, tam LGBT, bo to się tam zmienia, czy wschód Putina bez LGBT. I teraz tu elita katolicka tak po cichu to jednak skręca w stronę Putina. Intelektualnie, ja nie mówię agenturalnie. To dokładnie tak, jak elita ta katolicka. No nie tylko Putina, ale również Xi Jinpinga i komunistycznych Chin. No tak, no to jest dla mnie, to przecież jest jedno, to nie będziemy tego mówimy o tym bloku Imperium Zła. Tam rzeczywiście LGBT nie ma. I teraz część tam narodowców, część pisowców, część katolików tradycyjnych mówi, Stany Zjednoczone to LGBT, no to B, a Putin jest bez LGBT, to dobry. Nie? Ostoja konserwatyzmu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podobna sytuacja była w Polsce przedrozbiorowej. Właśnie Targowica to wybrała Putina, można tak powiedzieć, bez LGBT, czy te nowinki idące z zachodniej Europy. No i już później były zabory, później były zsyłki, później były powstania i tak dalej. Nie? Dlatego Polacy stoją przed bardzo ważnym pytaniem. Pani Pawłowicz jasno odpowiada. Ona nienawidzi Ameryki z różnych tych powodów, które wymieniłem, a o Putinie złego słowa nie powie. Drodzy Państwo, jeszcze przypomnę, że dzisiaj o 18:00, no, dyskusja także w tym klimacie, na temat książki 46 sekund Xaviera Messinga. Czekamy na Wasze pytania i komentarze. Piszcie teraz na czacie lub na adres kontakt@idźpodprąd.pl. Czekamy na Was o godzinie 18:00. I oczywiście prosimy Was teraz o promocję naszego nowego dzieła filmowego. To już 10-minutowy film animowany, który widzieliście na początku naszego programu. Jest już na naszym YouTube, a także na Facebooku. Te linki znajdziecie teraz na czacie i w opisie tego programu, także możemy działać. Czekamy na Wasze opinie. Wczoraj też pokazywaliśmy Wam program kabaretowy Lechu Dzwoni, także proszę o Wasze opinie, zachęty dla twórców obu tych dzieł. I również Lechu Dzwoni jest oddzielnie na Twitterze, na Facebooku i na YouTubie.
Kilka jeszcze informacji na temat programów i naszych akcji. Spotkanie klubu Idź Pod Prąd Koszalin w ramach akcji Support Pastor Paweł Chojecki odbędzie się w tę niedzielę o 16 pod ratuszem w Koszalinie. Zapraszamy serdecznie. Po programie Pomyśl Dziś... A w piątek po południu Janów Lubelski, to już mówiliśmy. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, czy ty masz to, co miał najmądrzejszy człowiek na ziemi? A także kartka z kalendarza Piotra Sotkowicza. I jeszcze przypominamy o wsparciu Idź Pod Prąd TV. Możecie to zrobić na kilka sposobów, na idźpodprąd.pl/wsparcie. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już nas wsparli. Przypominamy, że można nam przekazać wsparcie przez PayPal, DotPay i Blik. I ja zwykle powtarzam, że szczególnie w tych trudnych czasach dla Polski, kiedy no, PiS bardzo wydajnie pracuje, żeby niszczyć polską klasę średnią, żeby zmniejszać ilość pieniędzy w naszych portfelach przez inflację, przez podwyżki, przez lockdowny, przez różne rzeczy, to my apelujemy, zmniejszcie wpłaty. Ale bądźcie z nami, dajcie nam znać, że serce dalej bije po właściwej stronie, że wspieracie to, co robimy. Niekoniecznie wielkimi kwotami. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję tobie, pastor Paweł Chojecki. Ja również dziękuję. Był moim państwa gościem i do zobaczenia. Król Salomon słynie z tego, że jest najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. No, dokładnie powinien być, był najmądrzejszym człowiekiem na ziemi, ale mówiąc, biorąc wszystkich ludzi, no to ten był najmądrzejszy. Oczywiście w tej kategorii porównania do tej kategorii nie wchodzi Jezus Chrystus, bo Jezus Chrystus nie był tylko człowiekiem, był Bogiem, jest Bogiem wcielonym. Ale wróćmy do Salomona. Znany był z tego, że jest najmądrzejszy. Przyjeżdżali do niego z okolicznych państw, królowa Saba i tak dalej, i tak dalej. No i ja myślałem, pewnie ty też, że jak on najmądrzejszy, to nie potrzebował nikogo pytać o radę, nie? No bo sam był najmądrzejszy. A otwórzmy Biblię. Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział. Tu znajdujemy coś, to już jest po śmierci Salomona. Rządzi, wstępuje na tron dokładnie jego syn Rehabeam. I szósty werset pierwszej Księgi Królewskiej, 12 rozdziału, tak nam oznajmia. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, i tu już zadaje pytanie syn, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, i tak dalej. Ciekawa historia, ale to może kiedyś innym razem. Zobaczcie, najmądrzejszy człowiek na ziemi nie polegał tylko na własnym rozumie, na własnym rozsądku, ale miał wokół siebie mądrych doradców, czyli pierwsze miał doradców, a po drugie mądrych doradców. To widać też po tej radzie danej jego synowi. No ty ani ja nie jesteśmy najmądrzejszymi ludźmi na ziemi, ale możemy mieć doradców i możemy szukać mądrych doradców. Czy ty takich masz? Lipca 1950 roku przestało istnieć Stronnictwo Pracy, ostatnia w Polsce Ludowej partia polityczna, nad którą komuniści nie mieli pełnej kontroli. Partia ta została założona 10 października 1937 roku w wyniku połączenia Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowej Partii Robotniczej i Związku Halerczyków. Stronnictwo było partią chrześcijańsko-demokratyczną i dążyło do odsunięcia od władzy sanacji. Jej pierwszym prezesem wybrano Wojciecha Korfantego, ponieważ nie mógł on pełnić tej funkcji, przebywając na emigracji, w praktyce zastępował go Karol Popiel. Sympatykiem SP był generał Sikorski. Działacze stronnictwa wchodzili w skład rządu emigracyjnego w Londynie. W roku 1945 Stronnictwo Pracy wznowiło działalność na terenie Polski i w roku 1946 miało już 100 tysięcy członków. Prezesem partii został Karol Popiel, który powrócił z emigracji. Widząc jednak, jak partia jest infiltrowana przez agentów Urzędu Bezpieczeństwa, opuścił kraj w roku 1947.
Po sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się w styczniu 1947 roku, stronnictwo uzyskało 12 mandatów poselskich. W następnych latach komuniści coraz mocniej represjonowali tę partię, stawiając kolejnym jej działaczom sfingowane zarzuty i wytaczając procesy. Skazano m.in. Józefa Kwasiborskiego na dożywocie, a Antoniego Antczaka na 15 lat pozbawienia wolności. W końcu partia ta oczyszczona w ten sposób z działaczy chcących zachować niezależność od komunistów podjęła decyzję o samorozwiązaniu. Około 1000 jej członków z ostatnim prezesem Tadeuszem Michejdą na czele wstąpiło do kontrolowanego przez komunistów Stronnictwa Demokratycznego.